Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w jednym z laboratoriów Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z nami magistrant Jakub Ostrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz mi o swoich badaniach i o swoim projekcie, proszę. Mój projekt skupia się na opracowaniu nowoczesnego stentu wewnątrznaczyniowego o zmniejszonym ryzyku występowania zakrzepu i restenozy dzięki zastosowaniu układu nanobiokatalitycznego, jakim jest kinaza adenylanowa, immobilizowana natlenku grafenu jako bioaktywna powłoka tego stentu. Badania realizujemy ze środków Fundacji Empiria i Wiedza, przyznanych w ramach nagrody w konkursie Talenty Jutra. Gratuluję nagrody. A skąd pomysł na badania? Pomysł wynika z takiej potrzeby, która jest w chirurgii naczyniowej, ażeby korzystać ze specjalnie modyfikowanych stentów, które zmniejszałyby ryzyko wystąpienia dwóch głównych powikłań, zakrzepów i restenozy, czyli takiego przerostu tkanki bliznowatej w miejscu, gdzie stent jest implantowany. I projekt, który proponuję, korzysta z układu charakteryzującego się wysokim potencjałem, ażeby właśnie te dwa główne powikłania redukować. Mhm. A na czym polega innowacyjność tego projektu, tego badania? Stent zasadniczo jest tutaj zaprojektowany tak, ażeby był pokryty specjalną powłoką. Ta powłoka składa się z enzymu kinazy adenylanowej immobilizowanej, czyli unieruchomionej natlenku grafenu. Korzystamy zatem z układu nanobiokatalitycznego. Kinaza jest w stanie regulować stężenie ATP i ADP, czyli takich dwóch nukleotydów zaangażowanych właśnie w procesy zapalne ATP oraz agregacyjne ADP. A zatem kinaza sama w sobie może wykazywać właściwości, powiedzmy, przeciwrestenotyczne oraz przeciwzakrzepowe. Natomiast zwiększenie jej aktywności następuje w momencie, kiedy jest ona immobilizowana, czyli właśnie unieruchomiona na tlenku grafenu. Tlenek grafenu natomiast jest nowoczesnym, biozgodnym nanomateriałem węglowym. Jak przebiegają te badania? Badania prowadzimy w warunkach in vitro, z wykorzystaniem komórkowego modelu śródbłonka naczyń krwionośnych, to jest linii FIUVEC. Prowadzimy hodowle zarówno dwuwymiarowe, 2D, jak i trójwymiarowe, z wykorzystaniem takich specyficznych struktur komórkowych, jakimi są sferoidy. Wykonujemy testy cytotoksyczności, analizy mikroskopowe, analizy aktywności antyoksydacyjnej oraz oczywiście pomiary stężeń ATP i ADP. A na jakim etapie obecnie są te badania? Póki co prowadzimy badania w monowarstwie komórkowej, to znaczy w hodowli 2D i skupiamy się na badaniu przede wszystkim biozgodności całego konstruktu, czyli kinazy adenylanowej, immobilizowanej natlenku grafenu i póki co badania dotyczą właśnie badania, sprawdzania w zasadzie cytotoksyczności tego konstruktu, tego układu. No i co przypuszczacie, co będzie dalej? Jakie wyniki tego będą? Spodziewamy się, iż zasadniczo ten konstrukt będzie wykazywał biozgodność, że będzie też on zasadniczo układem, który skutecznie będzie redukował restenozy oraz zakrzepy, zasadniczo powstawanie zakrzepów. Spodziewamy się, iż w przyszłości będzie można też niejako aplikować z tym projektem. W związku z tym, jeżeli badania in vitro wykażą, iż rzeczywiście układ ten jest w pełni w stanie redukować jakkolwiek restenozy oraz zakrzepy, to następnie jako taka bioaktywna powłoka będzie on mógł zostać wykorzystany do produkcji stentów, a te następnie znajdą zastosowanie w angioplastyce. Czyli będzie można, mam nadzieję, w przyszłości wykorzystać to w czasie operacji? To pokażą wyniki badań, natomiast jest dużo przesłanek, żeby spodziewać się właśnie takich wyników. Czy aplikacja, szansa na aplikację to jest to samo, co szansa na patent w tym momencie? Niekoniecznie, natomiast wierzymy, że rzeczywiście sam potencjał, jaki ma ten konstrukt, a on bardzo duży potencjał aplikacyjny, ostatecznie pozwoli nam jakoś znaleźć praktyczne zastosowanie dla tego, co tutaj robimy w laboratorium. A jakie są plany na przyszłość Twoje? Czy one są związane z projektem tym, czy jeszcze czymś innym? Póki co zakończyłem jeden projekt, jeden grant przyznany w ramach programu Grants for NCU Students, tutaj u Łąkowski. Jednocześnie realizuję dalej ten grant, w zasadzie projekt, bo został on po prostu sfinansowany z udziałem fundacji. Natomiast jeżeli chodzi o mnie samego, to myślę o zostaniu na uczelni. To doświadczenie, jakie tutaj nabyłem w pracy laboratoryjnej,
mam wrażenie, że pokazało mi, że jest to praca bardzo satysfakcjonująca, chociaż niekiedy też po prostu ciężka. Żmudna? Żmudna i wymagająca od badacza bardzo dużych pokładów jednak cierpliwości. Nie ukrywam też, że bardzo interesuje mnie zaangażowanie w taką popularyzatorską stronę nauki i mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się realizować na obu tych płaszczyznach jednocześnie. To ja trzymam kciuki za projekt, za kolejne projekty, za Twoje plany na przyszłość. Dzięki, dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję.